Düşman makinalı tüfeği. We have taken objective Charlie. Używaj tak zwanego spotowania. Na PC-tach znajdziesz je pod Q. Dzięki temu pomożesz i sobie, i swojej drużynie zorientować się, gdzie jest przeciwnik. Na mapie Sinai Desert znajdziemy broń specjalną, która zamieni nas w żołnierzy elitarnych. Miotacz ognia znajduje się obok flagi B, karabin przeciwpancerny przy E, a CKM obok F. Niedostępne w becie rodzaje broni i sprzętu możemy odblokować wchodząc na stronę battlefield.com, logując się i otwierając zakładkę kariera. Dobrze jest zainwestować w torbę medyczną dla medyka, to kluczowa klasa postaci, która świetnie radzi sobie ze wspieraniem kolegów z drużyny. Stare samoloty z czasów I wojny światowej są znacznie wolniejsze, dzięki temu lata się nimi łatwiej niż odrzutowcami z trójki i czwórki. Warto rozwinąć specjalną modyfikację myśliwca uzbrojoną w rakiety. Ich siła rażenia robi wrażenie. Chcesz szybko awansować i zdobywać nowy sprzęt i broń? Zajmuj flagi. Jeszcze żaden Battlefield nie dawał za to tylu punktów co jedynka. Zdobycie flagi da ci więcej doświadczenia niż 10 fragów. Grasz sam? Wybieraj lekki czołg Renault. Możesz nim kierować i strzelać w tym samym czasie. Pociski odłamkowe świetnie się sprawdzą przy tym do walki z piechotą, a obracana wieża to gwarancja, że nikt nie zajdzie ci od tyłu. Granaty gazowe to przekleństwo snajperów. Z założoną maską nie mogą celować, a to oznacza, że karabin wyborowy staje się niemal nieprzydatny. Jeśli to ty jesteś snajperem, pamiętaj, żeby nie celować za długo. Błysk słońca na soczewce celownika zdradzi twoją pozycję. Walka konno może być bardzo skuteczna, ale jest dosyć trudna. Pamiętaj, że możesz taranować koniem zamiast bić szablą, a jeśli chcesz jej użyć, warto zwolnić przed zadaniem ciosu. Kiedy to ciebie atakuje kawalerzysta, zastrzel jego. Koń jest znacznie wytrzymalszy i celowanie w niego niewiele ci da. Battlefield premiuje wykorzystywanie osłon i terenu. Cały czas pamiętaj o snajperach i bombowcach. Szukaj osłon nawet wtedy, kiedy czujesz się bezpiecznie.